przeciwieństwem skromności jest zaufanie w swój własny wewnętrzny geniusz. Czyli może tak być, że nie dość, że posiadasz swój geniusz wewnętrzny, bo na pewno posiadasz, każdy człowiek posiada swój geniusz, tylko nie każdy człowiek posiada zaufanie w swój wewnętrzny geniusz. Niektórym to odebrano. Jeżeli posiadasz zaufanie w swój wewnętrzny geniusz, to będziesz potrafiła skorzystać ze swojego wewnętrznego geniusza. A korzystając ze swojego wewnętrznego geniusza, to nigdy nie będziesz się krytykować, ponieważ krytyka zabija zaufanie do siebie i samokrytyka zabija zaufanie w swój wewnętrzny geniusz. A jeżeli nie ufasz samej sobie, to tym bardziej nie możesz zaufać w to, że twój pocałunek jest tym, czego on najbardziej pragnie. W tej chwili. Najbardziej. W tej chwili tego pragnie, bo za chwilę, jak go pocałujesz, to będzie pragnął jeszcze więcej twojego geniusza. I to jest piękne. Koniec.